paru słowach tego nie można wynieść tak łatwo. Ja też na tym troszeczkę pracowałem i dalej staram się pracować, bo to jest ciekawy temat naprawdę. Teraz słowo, aha, jeszcze czasami mówię. Ja się martwię o to, że nie będę mieć co do garka włożyć. Martwię się, że jutro będzie tam coś, albo zachoruję, albo coś. Martwię się. Słowo martwić się oznacza stawać się martwy. Czyli sami stajemy się nieboszczykiem powoli, na własnej. Staramy się unikać takich określeń, bo martwić się to znaczy stawać się martwym, czyli niszczymy ciało, czyli jak gdyby je ciało więdnie, traci energię, no i powoli zaczyna zasychać, mumifikuje się albo się rozpada. Tak. Czyli jestem piękna i młoda. Jak najbardziej. To musimy sobie napisać na lustrze. Także warto, do lustra też czasami warto zaglądać, bo ktoś mówi, że jeszcze Boga nie widział. A ja mówię, że widziałam i każdy zobaczy. Widział, bo każdy chyba lustro ma. A każdy został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, tak? Jest napisane, jest. Czyli wystarczy popatrzeć w lustro. Tak. I trzeba się uśmiechnąć i podziękować za to, że jesteśmy. A fakt, że każdy trochę jest inny. To jest oczywiście normalne, bo jakby my byli wszyscy tacy sami, to ktoś by powiedział, że jesteśmy przez kserę przepuszczeni. A nikt nie chce być kserówką chyba. Oczywiście warto codziennie dziękować za to, co mamy, żeśmy się rano obudzili, dziękować, zrobić. I wieczorem dziękować za to, żeśmy przeżyli cały dzień i żeśmy zdobyli jakieś doświadczenie, co żeśmy przeżyli, nauczyli się. I podziękować i uśmiechnąć się, bo uśmiech to jest największe podziękowanie boskiemu Stwórcy. Radość i uśmiech to są największe, najbardziej wartościowe formy płatności w świecie duchowym. Bo w świecie materialnym to wiadomo pieniążki, ale pieniążki wszystkiego nie załatwią. Najbogatszy Polak na niedawno co był, już go nie ma. Tak, coś 7 miliardów miał, tak? Ale ułatwiają życie. Ułatwiają. Oczywiście, że nie mówię, że są niepotrzebne. Tak, ale ważne, żeby nie był jedynym celem. Bo Gulczyk miał 7 miliardów podobno, tak? Pojechał gdzieś tam, gdzie najlepiej robili operację, już nie wrócił. No bo na własnych nogach. Czyli jednak pieniążki mu nie pomogły. Także tutaj warto się zastanowić. To jest taki przykład, że jednak nawet największe pieniążki wszystkiego nam nie rozwiążą. A czasami jeden uśmiech rozwiązuje dużo więcej. Także warto. Przepraszam, ja słuchałam taką audycję, jak jeden z polskich podróżników zwiedził 60 krajów, ale to tak było jednym ciurkiem, że tak powiem, w ciągu roku. I dziennikarz, który przeprowadzał z nim wywiad, zapytał się, co takie najbardziej charakterystycznego dla ludzi w tych wszystkich krajach, co otwierało serca, prawda, wśród tych ludzi. Więc powiedział, uśmiech, tak, uśmiech. Ja nie mówię języka, ale tak. Uśmiech jest najlepszą zapłatą, bo świadczy o tym, że jesteśmy otwarci. Otwartość, czyli otwarci na energię, która płynie z wewnątrz, czyli boską energię miłości. Ja to tak w skrócie nazywam, ale to jest właśnie to. Czyli takie przyjemne uczucie radości, szczęścia, że jesteśmy spotykamy jakoś brat, dusza, która jest dla nas przyjaźnie nastawiona. I to jest najprzyjemniejsza satysfakcja. A nie, żeby kogoś oszukać, zabić, czy jeszcze coś w tym rodzaju. No bo to wtedy jest zawiść, nienawiść, złość i tak dalej. To są negatywne uczucia. Toksyczne tak zwane. Teraz jeszcze... Aha, coś ważnego chciałem. Jednostki wybitne, które się wyróżniają, na przykład takie znane nam, które próbują coś pozytywnie zmienić, to czasami są skazywane na różne dolegliwości, powiedzmy na opluwanie, na krytykę, osądy, lincz, nie mówiąc o nauczycielu takim jak był Jezus, że go krzyżowano za to, bo się za bardzo wyróżnił i powiedział trochę za dużo prawdy niektórym, co ich bolało to i chcieli to go usunąć dlatego. Ale właśnie dlatego, że go ukrzyżowano, dzięki temu
do tej pory to się rozkrzeliło i dotrwało do naszych czasów, jego zasady. Bo jakby tak cichutko odszedł, gdzieś zniknął, to by może szybko zapomniano. Ale że to było tak mocno przez to nagłośnione, to do tej pory wszyscy to pamiętają. Tak. Teraz jeszcze system niewolniczy. Niektórzy z nas czasami czują się albo są traktowani jako niewolnicy. Dlaczego? Skąd się to bierze? Bo mówi się muszę. Muszę iść do pracy, muszę to zrobić, muszę się najeść, muszę to, muszę tamto, muszę oddychać, muszę coś załatwić, muszę. A musi tylko nie, bo nie. A kto chce być niewolnikiem? Chyba tutaj takiego szybko nie znajdę, bo chyba raczej nie ma zbyt wielu chętnych na niewolnika. Ale można to zastąpić innym słowem. Chcę, lubię, chętnie zrobię. Czy coś w tym rodzaju. Nie stosuj rzeczy, które są dla nas takie nieprzyjemne, bo niewolnik pracuje ciężko za tylko sprawę, a ponadto pracuje niedokładnie, byle jak, bo wie, że to za to nie zapłacą, czyli o co się wysilać. Ale mamy wszystko robić jak najlepiej w danej chwili, jak potrafimy najlepiej. Tak? Bo robię to dla siebie. Bo robię to dla siebie, bo to co zrobię dla siebie, to dam innym. I to wróci. Czyli kółeczko się zamyka. Bo to co dajemy komuś, do nas wraca. Dlatego jak komuś dajmy prezent, dajmy mu coś, co mamy najlepszego, a nie byle co, co nas zbywa, jakieś badziewie. Bo tutaj byśmy dawali, go poniżali. A wtedy ktoś inny nam da też prezent, który będzie dla nas taki niemiły, żałosny, bo powiemy, o, takiego to żeśmy się nie spodziewali, bo to jest taki poniżający prezent. Ale to wróciło wtedy. Czyli... Albo przechodzi do prezentu. Tak, no właśnie. Przechodzi z rok do roku. Tak. No. Także to tak wygląda, że chcemy kogoś obdarować, darujemy mu to, co mamy najlepszego, a nie byle co, bo wtedy tak, ale to, co w danej chwili nas stać. Czasami jest to drobiazg. Każdy zna chyba tą przypowiedź o dowie groszy. A to dla niej było bardzo dużo, ale ktoś docenił to, że to dla niej jest wielki gest. A dla kogoś to był drobiazg, o, grosz, jak on ma milioner, jak on się. A wtedy, a milioner daje tylko 5 zł. Chociaż dla niego to jest ten ułamek jego możliwości. I teraz system. Aha, jeszcze jedno, że mus jest oczywiście przydatny w jednym tylko kontekście. Ja uważam, że mus, ja lubię mus, ale jak to jest jabłkowy mus. Bardzo smaczny i do przyjęcia. Inne musy są raczej niewskazane, bo nikt nie lubi być zmuszany. Jak jest mus, to jest opór. Wtedy się opieramy i wtedy wiadomo, że Bóg się opiera, to wtedy nic dobrego nie przychodzi. I dlatego też, jeżeli wybieramy, to wybieramy jak tylko taki jabłkowy do zjedzenia, to bardzo smaczny, jest przyjemny. Aha, jeszcze jedno o toksyczności, chciałem coś nadmienić. Toksyczność jedzenia. No cóż, są takie założenia, że jedzenie jest toksyczne, oddychanie jest toksyczne. No i wiele, niektóre rzeczy też są toksyczne, ale mimo wszystko jeść trzeba, bo dzięki temu się utrzymujemy w formie fizycznej. Dlatego jedzenie powinno być dla nas lekarstwem, jak powiedział chyba Hipokrates, o ile się nie mylę. Lekarstwa się nie używa za dużo, tylko w małych ilościach, dokładnie dobranych. No i teraz zastanówmy się, co jemy, bo to, co jemy, tym się stajemy. Jak się napychamy hamburgerami albo innymi chipsami ciągle, no to wtedy wiadomo, jakie będą konsekwencje tego. Także staramy się jeść rzeczy dobre, w małych ilościach, ale zdrowe, które posiadają energię życia. To jedzenie marketowe czasami jest napromieniowane i tej energii życia prawie tam nie ma. Także dlatego tak ludzie pchają, tyją, a ciągle są głodni. I to jest właśnie to jedzenie marketowe, tak zwane bez wartości. Czyli tak Amerykanie teraz mają problemy, tak samo Anglicy teraz, powoli to wchodzi do Polski, że otyłość. Niektórzy są szerszy niż wyżsi już. I oby do nas tego zbyt głęboko nie doszło, to
to zjawisko, bo to nie jest zbyt korzystne, bo to świadczy o tym, że o zachwianiu równowagi. Jak ja czasami idę na basen, a widzę takie dzieci, które są dużo, dużo młodsi ode mnie i miści, ale za to są szersi ode mnie. No i brzuch mają też większy, chociaż ja też tam troszeczkę mam, ale ma w wieku 10-12 lat, żeby mieć brzuch taki, no to już jest choroba. I to jest taka niebezpieczna. Co będzie za kilka, za 10 czy za 20 lat? To już będą mieli kłopoty z poruszaniem się, nie mówiąc o innych, krążeniu na przykład. I teraz oddychanie. Oddychanie, no cóż, jest toksyczne, powietrze może być zagrożone, ale trzeba umieć oddychać. I teraz tak zwana wentylacja, czyli trzeba nauczyć się prawidłowo oddychać. Oddychać należy całym ciałem, poprzez płuca, oddychanie dolne, brzuszne, przeponowe powinno być pełne, spokojne, głębokie, ale świadome. Nie takie szybkie, płyciutkie, to tylko końcówki płuc łapią powietrze, a reszta się dusi w tym starym powietrzu, które tam zalega. Najlepiej tak mocniej przewentylować płuca, jak gdzieś wyjdziemy na świeże powietrze, na przykład w górach, czy poza miast, kawałeczek poza miastem, w lesie, tam gdzie jest najlepiej świeże powietrze, to głęboko pooddychać. Ale zaraz coś też spróbujemy zrobić w tym temacie. Pewien filozof Descartes powiedział cogito ergo sum. To znaczy myślę, więc jestem. A to jest błąd, bo to jest odwrotnie. I później mu to udowodniano, że się pomylił. Powinno być ego sum cogito. Czyli jestem, więc myślę. Czyli ja jestem, mogę myśleć, ale nie muszę myśleć. Nie jest odwrotnie, że myśl jest, a później dopiero świadomość tworzy, myśl tworzy świadomość. Także on tutaj mu wytkano ten błąd w jego myśleniu. Niektórzy mówią, że siedzą i myślą, a niektórzy mówią, że posiedzą. Nie muszą. Jak ten góra, tak? Także można tylko siedzieć i nie myśleć. Po prostu odpoczywać, dać głowie, mózgowi chwilę spokoju. Niech sobie odpoczywa. Ale ponoć nasz umysł jest taki jak małpka, że ciągle filuje i ciągle myśli. Jak nie o tym, to tamtym. Tak. I nie myśleć. Żeby całkowicie przerwać myślenie, to jest wielka sztuka. Trzeba się tego nauczyć. Już powolutku kończymy właśnie. I cóż, żeby się nauczyć nie myśleć, to warto spróbować ćwiczyć na przykład zen. Tam tylko się skupujemy na oddychaniu i na niczym więcej. Wdech, wydech, wdech, wydech. Zapominamy o całym świecie. Obojętnie, czy się wokół wali, co się dzieje, to my tylko oddychamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. I wtedy mózg odpoczywa.